Eurokanie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu z wyzwaniem. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo wczoraj był taki też spontaniczny dzień. Pakowanie, wyjazd, przyjazd do hotelu, rozpakowywanie. Byliśmy z dziećmi na sali zabaw, na spacerku po Zakopanem. I dopiero dzisiaj, co jest dzisiaj? Poniedziałek. Poniedziałek. O, czyli od nowego tygodnia zaczynam. Dzień dobry. Kolejny dzień, kolejny vlog z wyzwaniami. Jesteśmy właśnie na początku szlaku do Doliny Kościeliska. Idziemy pomimo deszczowej pogody, ale co chwilę pada, przestaje. No nie będziemy w hotelu siedzieć, ile można siedzieć na sali zabaw albo w basenie. Więc wybraliśmy się, mamy ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, kalosze, jakieś osłonki na wózki i tym podobne, więc nie dajemy się złej pogodzie i korzystamy ile możemy. A klimacik, powiem, jest bardzo, bardzo przyjemny. Taki piękny potok, tak? I wchodzimy we wszystkie kałuże po drodze, tak? Tak. Najfajniejsza zabawa. Najfajniejsza zabawa. Super! My wróciliśmy już i ze szlaku, i z obiadu pysznego. Słuchajcie, polecam, jeżeli ktoś będzie w Zakopanym i nie wie, gdzie ma iść coś zjeść, to polecamy małą Szwajcarię, taką restaurację, niedaleko Krupówek, ale ogólnie ona nie jest na Krupówkach, troszeczkę dalej, ale jest przepyszne jedzenie naprawdę i takie innowacyjne, totalnie inne niż standardowo w każdej karczmie na Krupówkach, więc polecamy. Potem był plac zabaw, świetny, tutaj mają plac zabaw na terenie hotelu. A dodatkowo jeszcze poszliśmy na basen, więc to się po prostu wyczerpana, wybawiona, wypompowana z energii. Właśnie się wykąpałyśmy, ja szybko jeszcze sobie zrobię maseczkę. I co? To się pewnie za chwilę padnie, a my z Wojtkiem mamy wieczór dla siebie. Obejrzymy jakiś film, może sobie na Netflixie coś załączymy. A może po prostu poleżymy na kanapie, pogadamy. Być może jak będzie ciepło, bo widziałam, że zanosi się deszcz, ale jak nie, to wyjdziemy sobie na taras i tam będziemy sobie plotkować jeszcze, żeby to się nie obudzić, bo śpimy w jednym pokoju. Mamy taki większy pokój, to się śpi na swojej takiej sofie, my na dużym podwójnym łóżku, ale żeby po prostu, wiecie, nie wybudzać jej z tego snu, bo musimy być wszyscy wyspani. Jutro jest taki plan, że z rana budzimy się o 7:00, i szykujemy na pierwszy, szybko biegniemy na śniadanko, a potem idziemy na kolejny szlak, na murowaniec, bo jutro mamy okno pogodowe do 13:00, więc żeby już o 13:00 schodzić z tego murowańca i być po prostu spokojnym, że doszliśmy, zobaczyliśmy bez deszczu, a jak już będziemy wracać, to już tak niezależnie na tej pogodzie, więc taki jest plan działania. Maskę na usta, ja ją dostałam kiedyś od mamy i pomyślałam sobie, że zabiorę ze sobą i zrobię. Nie miałam okazji zrobić jej w domu, włożyłam ją tam, gdzie wszystkie maski, do szuflady standardowo. No i teraz wyjeżdżając, jak się pakowałam, no to co by tu zabrać, co by tu zabrać, hops hops, i wymyśliłam. Jest to hydrożelowa maska na usta, zapewnia nawilżone, miękkie i pełniejsze usta. Sposób użycia: nałóż maseczkę na suche, czyste usta. Dobrze docisnąć, by zapewnić jej dokładne przyleganie. Pozostawić na 15-20 minut, następnie wmasować w wargi pozostałości serum. Działamy. Dzień dobry, dzisiaj witamy Was ze szlaku na Murowaniec. Jesteśmy właśnie po deszczu, więc w kapukach, ale idziemy. Powiem Wam, że trochę do przejścia jest, ale widoki są satysfakcjonujące i warto.
przeoran. Jestem tak zmęczona, ale tak zmęczona. Wejście na murowaniec, powiem wam, z dzieckiem w nosidełku, na plecach, no nie jest łatwą sprawą. Dodatkowo jeszcze schodziłam z Dosią, kiedy padał deszcz, kapało na mnie, na nią, mieliśmy te osłonki, ale no wiecie, nie da tak się, tu nam zawiewa, śliska trasa, kamienie, wszystko śliskie, no bo wiadomo, że od deszczu potoki, prawie takie małe potoczki spływają po tym, no bo gdzieś ta woda musi znaleźć ujście. Powiem wam, że naprawdę jestem wykręczona. Nóg, stóp, kręgosłupa nie czuję, naprawdę nie czuję. Ale jesteśmy bardzo dumni, że nam się to udało i jestem dumna w ogóle z Tosi, że wchodziła 3 godziny w nosidełku bez przerwy, bez wyjęcia i dała radę, naprawdę nie marudziła. Troszkę spała, troszkę oglądała, troszkę sobie śpiewała, dała radę, potem biegała po schronisku, zjedliśmy obiadek i w drodze powrotnej też zasnęła, ale dosłownie może na jakieś 40 minut. Potem dalej już patrzyła i tylko pytała, czy pójdziemy na plac zabaw, pójdziemy jeszcze na boju, pójdziemy jeszcze na boju. Więc Wojtek się szybko wykąpał i pobiegł z moją kuzynką, jeszcze z dziewczynkami na tutaj na salę zabaw. My właśnie, ja teraz też wskoczyłam pod prysznic, zmywam makijaż. Naprawdę jestem dumna z nas, żeśmy to wszystko dzisiaj ogarnęli. Najbardziej dumna jestem z mojego Wojtka, który nie przebada za sportem, nie przebada za chodzeniem po górach. Poszedł i tak. No wiecie, pokochać Tatry jak w taką pogodę, kiedy leje deszcz, nie jesteś w stanie oglądać tych pięknych widoków, tylko patrzeć przed siebie, żebyś nie stanął na mokrym kamyku albo nie wszedł w jakąś wodę, tylko po prostu idziesz jak najszybciej idziesz, żeby dojść do tego schroniska, no to nie pokochasz wtedy gór. Ale widzę, że się nie poddaje i powiedział, że jak będzie ładna pogoda latem, to może iść zdobywać kolejny szczyt, ale już nigdy w deszczu. Ja też, powiem wam, naprawdę wolę zdobywać szczyty, kiedy świeci słońce, zresztą kto nie woli. Ja dzisiaj po śniadaniu przechodziłam przez strefę wellness i tam coś mnie podkusiło, mówię, wejdę, zapytam się jakieś wolne terminy na jakiś masaż. Pani powiedziała tak, za 10 minut mamy jedyny wolny termin, więc zapraszamy na taką półgodzinną, więc zapraszamy na półgodzinny masaż, jaki pani sobie wybierze. No i mówię, dobra, idę Wojtek. No i poszłam, słuchajcie, więc jakby dzisiaj troszeczkę mam odbębnione takie dbanie o siebie, nie, że ja sama zadbałam o siebie, tylko ktoś zadbał o mnie. To było półgodzinny masażu gorącą świecą całego ciała. Słuchajcie, jestem tak nawilżona. Przecudownie pachnę do teraz, pomimo prysznicu i pomimo, że zmyłam to, to nadal czuję po prostu, jak jestem taka, no, że nadal czuję skórę nawilżoną, więc jak macie gdzieś możliwość takiego masażu, to naprawdę polecam. Pani dzisiaj była fenomenalna, kiedy mnie tutaj naciskała wszędzie, ale smarowała tym gorącym olejkiem, tą świecą, dłoń jak mi wymasowała, no coś pięknego. Więc ja dzisiaj jestem usatysfakcjonowana, jest ok. Teraz tylko był szybki prysznic, wyszorowałam się trochę, zmyłam makijaż i powiem wam tak, test tyle, decyd. Stać mi tylko na to, że jeszcze, żeby wykąpać moje dziecko, dać jej kolację i poprosić ją, Tosiu, chodźmy spać. Zatem dzisiaj tego odcinka jeszcze wam nie zmontuję i zmontuję go dopiero jutro, w środę, kiedy już wrócimy do Krakowa, więc pewnie ten odcineczek wleci w środę wieczorem. Zatem do zobaczenia, dziewczyny, ponownie kolejnego dnia. I nie myślcie, że ja sobie tak bimbałam na tym wyjeździe. Nie, nie, nie. Tutaj naprawdę starałam się znaleźć czas dla siebie. I się udało. Dzień dobry, moi kochani. Już z Krakowa. Przyjechaliśmy o 13 i zaczęliśmy znowu szał pracy. Jakby to nie było. Przygotowywania do live'a, pakowanie jeszcze live'u dziecięcego z piątku. Ja musiałam wypakować rzeczy, zrobić pranie, usiąść do komputera, podpisywać agencją, usiąść do spraw szkolnych i tak dalej, i tak dalej. No i poszło, więc mamy już
wieczór. Mamy już późny wieczór, Tosia już śpi, już ją wykąpałam. Z nią wzięłam szybki prysznic. Natomiast wracam pod ten prysznic, bo muszę umyć głowę. I zrobię sobie dzisiaj peeling. Pomyślałam, co ja dzisiaj mogę zrobić z Wami. I słuchajcie, z każdym kolejnym dniem, pomimo że jestem naprawdę zmęczona, padnięta, moje mięśnie jeszcze nie wypoczęły po wczorajszej wyprawie. Dzisiaj jest troszkę gorzej, wiecie jak to zakwasy. Po takim chodzeniu, z takim obciążeniem, naprawdę zrobiliśmy tyle wczoraj kroków, kilometrów wysiłku, wchodząc tam na ten murowaniec, że no dzisiaj, słuchajcie, czuję się jak po takim dobrym, dobrym treningu. No ale wracając, zmyję z Wami makijaż. Zmyję z Wami makijaż i wracam pod prysznic. Idę się wykąpać, idę się wyszorować, wyszczotkować. I dzisiaj przygotowuję sobie peeling całego ciała. Peeling do ciała i w 90% ja taki peeling używam pod prysznic do ciała. Rzadko kupię w sklepie taki peeling gotowy. Prędzej go dostanę od kogoś w prezencie, bo uważam, że mamy w domu produkty, które codziennie używamy i świetnie się sprawdzają jako peeling. Kawa sypana. Ja tutaj mam akurat kapsułki, więc często wyjmuję kawę już z tych kapsułek. Jak zrobię już kawkę i kapsułka jest do wyrzucenia, to potem otwieram taką kapsułkę i wysypuję z niej tą kawę mieloną, która tutaj jest. Używam do peelingu najczęściej cukru gruboziarnistego. Jak nie mam, to używam takiego, który mam w szafce. Dodaję do tego mój olejek ze słodkich migdałów. Może być jakikolwiek inny olejek. Chodzi o to, żeby natłuścić skórę i dodać troszeczkę takiej oleistej faktury temu peelingowi. Oraz kilka kropel jakiegokolwiek żelu pod prysznic, jakiego używacie. Ma to mieć taką konsystencję takiej papki. Bardzo lubię zapach tego peelingu. Tak, do peelingu całego ciała to naprawdę tutaj jest potrzeba z trzech takich kapsułek. I trzeba to zrobić dosyć szybko, kiedy się go zrobi, bo ten cukier będzie się rozpuszczał pod wpływem no, takiej temperatury nawet pokojowej. Więc im szybciej go się zrobi, im szybciej się go nałoży pod prysznicem, tym lepiej będzie działał. Dlatego ja tu szybko tutaj dodaję kawę, lecę pod prysznic i lecę robić ten peeling. Natomiast chciałam Wam tylko tak jeszcze na koniec powiedzieć, że wyjazd był udany w 100%. Tylko tą pogodę bym poprawiła. Bo przez tą pogodę nie zrobiliśmy wszystkich szlaków tych, co zaplanowaliśmy. No ale wszystko w miarę możliwości. Fajnie, że byliśmy, że się zrelaksowaliśmy, że dziewczynki się pobawiły, że była moja kuzynka. My mogliśmy troszeczkę oderwać się od pracy, od tej rzeczywistości, zmienić klimat, pójść na śniadanie, które ktoś przygotował, więc bardzo miłe, bardzo dobre było śniadanie. Myślę, że do tego hotelu bardzo chętnie wrócimy. No, salowy dwór, my byliśmy w rezydencji, było naprawdę super, na masażu było rewelacyjnie, więc bardzo chętnie wrócę tam ze względu na jedzenie, w pokoje, czystość, bardzo miły personel, super sale zabaw dla dzieci i rewelacyjne spa, które mają w środku, super lokalizacje, więc wyjazd rocznicowy uważamy za bardzo, bardzo udany. Kochani, kończę, lecę robić szybko peeling. I do jutra, moi drodzy. Buziaczki, papa.